Witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na film techniczny. Zajmiemy się dzisiaj wymianą wyświetlacza w modelu Casio G-Shock GWM5610U-1B. To, co będę teraz robił, to jest eksperyment, ponieważ nie wiem, czy wyświetlacz od modelu GWM5610 bez U, czyli to jest dokładnie wyświetlacz od wersji GWM5610BA, myślnik 1, a ten zegarek, z którego on pochodzi, wygląda dokładnie tak. Już Wam pokazuję. Zresztą już parę razy był na moim kanale. Wyświetlacz ten charakteryzuje się takim delikatnie błękitnym tłem. Jest to dość trudne do wychwycenia w tym świetle takim sztucznym i dość silnym. Natomiast przy takim świetle, nazwałbym to normalnym, zegarek wygląda naprawdę ładnie i ten wyświetlacz właśnie w kolorze takiego błękitu bardzo fajnie koresponduje tutaj z tymi jasno-niebieskimi akcentami. Dlaczego mówię, że to będzie eksperyment? Dlatego, że jak spojrzymy sobie na wersję, może włączymy najpierw to podświetlenie, to będzie już widać, o co chodzi. A przede wszystkim włączymy sobie w ogóle podświetlenie, czyli przytrzymując prawy górny klawisz. Już widzimy, że te zegarki podświetlają się zupełnie inaczej. Czyli nowy model z literką U, czyli upgraded, ma podświetlenie diodowe. I to podświetlenie diodowe jest oznaczone jako LT. Natomiast ten zegarek, już pomijam tutaj, że tu jest negatyw, to jest pozytyw, ale to jest jakby osobny temat. Natomiast ten zegarek ma inaczej rozwiązane podświetlenie. Jest to panel elektroluminescencyjny, który podświetla wyświetlacz od spodu po całej powierzchni. Rozwiązanie to jest bardziej energożerne i prawdopodobnie, chociaż myślę, że mało jest tych awarii, jest bardziej zawodne. Natomiast myślę, że po prostu diody, które są tutaj z boku, a to jest dokładnie chyba nawet tylko jedna dioda, nie pamiętam, czy są dwie, czy jedna, zaraz zobaczymy. Już dawno robiłem recenzję, jest jedna tylko, tak. Jak widzicie, tutaj z boku jest jedna, tutaj nie ma nic. Czyli tutaj to, co tutaj, to światełko widzicie, to jest po prostu jakby szkło wyświetlacza robi za pewnego rodzaju światłowód, on po prostu przewodzi, przepuszcza światło na drugą stronę szkła i dlatego to tak i pokazuje, jakby świeciło po prawej stronie, ale tak naprawdę jest to jedno podświetlenie. Modele te różnią się modułem. Ja kiedyś robiłem zestawienie, znaczy porównanie modeli GWM5610-1B oraz GWM5610U, czyli taki jak trzymam w prawej ręce, myślnik 1B. Także jeżeli macie ochotę, to polecam sobie właśnie te dwie kosteczki obejrzeć, czym się różnią same moduły. Poza podświetleniem, bo funkcjonalnie są niby zbliżone, ale bardzo fajnie są związane w tym nowszym modelu niektóre funkcje, także warto się z tym zapoznać, jeżeli jeszcze nie znacie różnicy. A z takich ogólnych różnic w wyglądzie, to przede wszystkim, znaczy w ogóle jak rozpoznać ten zegarek, że to jest nowy model, a nie ten bez U. Jak patrzymy na zegarek, to po pierwsze, tu można odwrócić datę, jak widzicie, tu jest 21 września zapisane w ten sposób, czyli miesiąc, dzień. A tutaj w taki bardziej polski sposób, czyli dzień, miesiąc. Ale gdy daty są identycznie ustawione i nie jest włączone autopodświetlenie, czyli tak jak tutaj widzicie, tu mamy AEL, Auto Electroluminescence, a tu mamy po prostu LT, czyli Light, to na samej tarczy, zobaczcie, tutaj mamy napis EL Backlight, a tu mamy tylko Light. I tym one się, że tak powiem, na tarczach różnią. Poza oczywiście kolorystyką, no bo to jest jakby oczywiste i tu widać, że zegarki są w różnych kolorach. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Mamy tutaj wyświetlacz, mamy zegarek i próbujemy wymienić. Będziemy próbowali wymienić tutaj to LCD. I teraz tak. To, od czego zaczniemy, to będzie demontaż paska, ponieważ pasek będzie nam tutaj bardzo przeszkadzał w jakichkolwiek pracach, przede wszystkim zdjęciu dekla. Możemy przyjrzyjmy się przy okazji dekielkowi. Dekielek, jak widzicie, pięknie wycinany laserowo. Data produkcji jest tego roku, 46 dzień roku 2024. Tu mówią nam cztery ostatnie znaki tutaj o tym w kodzie produkcyjnym. 202A to jest kod fabryki, fabryka w Tajlandii, natomiast 046D to jest 46 dzień roku ABCD, czyli D jest czwartą literą od jedynki, czyli będzie A1, B2, C3 i D4, czyli to jest 2024. 46 dzień. To tak jako ciekawostka, jeżeli ktoś by chciał
sprawdzić, jaką jego zegarek ma datę produkcji. Od razu mówię, że daty produkcji w tym formacie, czyli sześcioznakowy kod, gdzie cztery pierwsze znaki to jest kod fabryki, a cztery ostatnie znaki to jest data produkcji, występują tylko w zegarkach z zasilaniem solarnym. Nie występują w zegarkach z zasilaniem bateryjnym. Tam tych kodów nie ma. Są jeszcze takie czasem sześcioznakowe kody na niektórych zegarkach. Tu akurat takiego kodu nie ma. Na wyższych modelach zazwyczaj jest. Jest to, z tego co pamiętam, prawdopodobnie numer seryjny. Nie mam co do tego pewności. Natomiast z tego akurat kodu nie potrafię nic odczytywać, więc trzeba by poszukać w internecie, gdyby ktoś był zainteresowany, jak ma dwa kody na przykład. Także demontujemy sobie, może zrobimy jakieś małe zbliżenie. O. I teraz tak, demontujemy sobie pasek. Zawsze naciskam tutaj za tą, jakby ten kołnierz w teleskopie. Chowam go i trzymając cały czas podnoszę, żeby nie zrobić tutaj jakiegoś, że tak powiem, nie przeorać tutaj koperty, no bo ona jest tworzywa i wiadomo, że ślady pozostaną. Ok. Pasek odkładamy, teleskopy wyjmujemy, żeby gdzieś tam nam nie pouciekały. No i co, zmieniamy grot na PH00. Taki, który idealnie pasuje do wkrętów zarówno bezela, jak i tekle. Mimo że śruby są w różnych wymiarach, to gniazdo jest dokładnie w tym samym rozmiarze. No i co? I odkręcamy, dobieramy się do środka. Zegar w ogóle ciekawy, że jest fabrycznie nowy. Przyjechał do mnie prosto ze sklepu. Na życzenie jednego z moich widzów właśnie takiego eksperymentu dokonujemy, czyli spróbujemy zmienić w nowym modelu wyświetlacz na stary. Jako że pewnie wielu z Was już mój poprzedni film oglądało o Kingu, gdzie sprawdzałem, czy do nowego modułu pasuje stary wyświetlacz, no to okazuje się, ku mojemu zaskoczeniu, że pasuje. Także mam nadzieję, że tutaj będzie sytuacja analogiczna, czyli do modułu 3495 będzie pasował wyświetlacz od modułu 3159, czyli od modułu klasycznej kostki GWM5610. Ok, mamy odkręcony dekielek. Dekielek się, jak widać, dobrze trzyma, także go sobie tutaj musimy lekko obruszyć, żeby odskoczył. Dobrze się zassał skubanie, co nie chcę go jakoś tam bardzo rwać. No dobra, ok, mamy go. Już się podniósł, także podnosimy go sobie. Patrzymy, pewnie się uszczelka przykleiła. Oczywiście, że tak. No bo to zegarek fabrycznie nowy, uszczelka jest, no nie jest idealnie posmarowana, ale chyba troszkę przesmarujemy bardziej, bo nie jest jakaś specjalnie usmarowana, więc jak będziemy składać, tego jeszcze przesmarujemy. Tak wygląda dekiel od środka. Tutaj mamy taki głośniczek piezoelektryczny i za zasilanie tego głośniczka, bo on zobaczcie, idzie w ten sposób, że tutaj mamy takie kółko, to jest wycięcie właśnie na ten głośniczek i tutaj na sprężynce mamy tak zwany gorący, a tutaj mamy masę. Gorący idzie na powierzchnię głośniczka piezo, a masa idzie tutaj na powierzchnię dekielka i po podaniu niewielkiego napięcia między te dwa punkty po prostu głośniczek piezo wydaje dźwięki. I teraz zdejmujemy sobie tutaj tą podkładkę. Podkładka jest po to, żeby tłumić drgania modułu, żeby on tam specjalnie nie był trzęsiony, w końcu jest to G-Shock, także moduł trzeba odpowiednio było zabezpieczyć. No i tutaj co mamy? Tego zegarka jeszcze nie rozbierałem w tej formie, czyli w formie wersji U z podświetleniem diodowym. I może pokrótce sobie spróbujemy mówić, co widzimy w ogóle tutaj w module. Tutaj w tym miejscu, o ten element, to jest czujnik przechyłu, tilt, czyli ten element, on odpowiada za to, żeby autopodświetlenie działało, czyli on wyłapuje ten przechył. Tu widzimy też na ramce modułu mamy tutaj wycechowane 3495, czyli zgodnie z oznaczeniem na deklu. W tym miejscu mamy antenę multibandu, czyli tą antenę AM, czyli sygnał modulowanego amplitudowo. I ona odbiera po prostu sygnał z nadajnika, no tutaj u nas w Polsce to najczęściej z Mindflingen, chociaż też czasem zdarza się, że na wybrzeżu odbieramy sygnał z Anthorn z Wielkiej Brytanii. Co mamy jeszcze? No tutaj wiadomo, akumulator CTL1616 siedzi tutaj w tym miejscu, się go otwiera, dokładnie tu się wciska coś ostrego, podnosi się w tą stronę i on sobie wyskakuje.
Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? No to blaszki, wiadomo. Te blaszki stykają się z tymi płytkami po nadrukowanymi, na, z tymi złotymi stykami nadrukowanymi na płytce PCB. Jeżeli taka blaszka się z tym zetnie, to jest po prostu wciśnięcie przycisku. No zresztą tutaj możemy zobaczyć trzpienie przycisków, jak naciskają te blaszki, prawda? Także w ten sposób realizowane jest naciśnięcie przycisku. Tutaj z tego co pamiętam mamy w tym miejscu kwarc, czyli taktowanie chodu zegarka. No i tak na ten moment to będzie na tyle, jeśli chodzi o omawianie tutaj wnętrza. No i co, dobieramy się do środka, czyli wyjmujemy sobie moduł. Ja moduł wyjmuję zazwyczaj w taki sposób, że łapię właśnie za jedną taką blaszkę pensetą i po prostu staram się go wydobyć, ale on nie chce współpracować, a trochę już chce, dobrze. Tutaj mamy to brązowe, od drugiej strony to jest panel solarny. Te dwie kropki tutaj to są styki do panelu solarnego. Tak, aby te sprężynki po tej stronie, zaraz Wam pokażę, odwrócę moduł, o, żeby te sprężynki stykały się z tutaj stykami panelu solarnego. Ok. Także kopertę w tym momencie już sobie odkładamy na bok. Ja ją jeszcze przykryję jakąś folią, żeby jakieś paprochy się do niej nie sypały, bo ona trochę otwarta będzie sobie leżała. O tak. I co? Dobieramy się do modułu. Moduł zresztą, jak widzicie, jest ciekawy, bo jest synchronizowany. On tak do mnie przyjechał, czyli widocznie w hubie impostu musiał akurat mieć zasięg. Często jak zegarki jeżdżą gdzieś kurierami czy impostem, to wiadomo, że one są wtedy w nocy, a często są też przewożone, więc są w ruchu, bo akurat wtedy jedzie fracht z jednego na przykład huba do drugiego i często one są niesynchronizowane. Natomiast tutaj jak najbardziej zegarek się zsynchronizował, co mnie bardzo miło zaskoczyło. Także zmieniamy sobie grot na taki delikatny wkrętaczek, cieniutki, płaski. On się nazywa dokładnie jedynka, po to, aby otworzyć moduł, czyli popodważać te wszystkie zatrzaski tutaj w tym miejscu. Zobaczcie. Pod lekkim kątem, zresztą zobaczcie, też fajnie się włączyło to podświetlenie. Tak widzicie, tutaj jest w tym miejscu dioda. Jeszcze raz sobie włączymy. A to podświetlenie włącza się dlatego, że zegarek nie jest spięty z panelem solarnym, a to panel solarny daje znać zegarkowi, czy jest dużo światła, czy nie. On teraz nie wie, że jest dużo światła, no bo nie ma co go o tym poinformować. Panel solarny jest rozłączony. Jest on elementem koperty, z której został zegarek wyjęty, znaczy zegarek moduł. Dlatego też, pomimo faktu, że ma taką funkcjonalność, że podświetlałby się automatycznie tylko, gdy odpowiednia ilość światła, mianowicie mała ilość światła, operuje na zegarek, no to teraz on po prostu się podświetla, dlatego że nie ma styku z panelem solarnym. Mamy cztery takie zatrzaski, zobaczcie. I teraz ważne jest, aby otwierając, znaczy jakby rozłączając jedną i drugą część, trzymać to w pionie, bo inaczej drobiazgi ze środka mogą nam powylatywać. Mam nadzieję, że tak się teraz nie stanie. On jeszcze tam jest spięty, słuchajcie, takim małym zatrzaskiem z tej strony. O tutaj, takim plastikowym. I spróbuję go delikatnie podważyć, tak żeby puścił, bo nie jest do tego zbyt chętny. Aktualnie, zaraz zobaczymy, jak mu to wyjdzie. O tutaj, ten zatrzask. A, dobra, już widzę, o co chodzi. Zatrzaski to są tak naprawdę tutaj. To są te dwa elementy i te trzeba tutaj lekko podważyć. Bo to wiadomo, można teoretycznie to zrobić siłowo, tylko że nie. Może się zdarzyć tak, że na przykład, o właśnie, już zeskoczył i wskoczył z powrotem. Jak na złość. Ja nie chcę tutaj się z tym mocować. O, właśnie, znowu ta sama sytuacja. Przepraszam, że zabrak ostrości, ale nie mogę patrzeć teraz na wyświetlacz telefonu, tylko na o. Dobra, jest. Udało się. Teraz trzeba to delikatnie rozłączyć. O. Próbując nie odczepić płytki od wyświetlacza, tak żeby to się nie rozpadło wszystko. Ok, mamy to. Dobrze, odkładamy sobie tutaj na bok. Najpierw sobie zobaczymy, jak to wygląda tutaj. To jest ten element, gdzie siedzi tylko akumulator. Mamy sprężynkę dźwięku. W tym momencie ona, jeżeli tak podniesiemy moduł, to ona się chowa, no bo ona ma ten element wystający po to, żeby ona nie wyleciała w górę. Czyli w tym przypadku akurat kładzie się w dół i będzie się opierać. Ona dokładnie powinna być w takiej pozycji, jak już jest zamontowana. Zaraz Wam pokażę. A, teraz zobaczcie, jest lekko namagnesowany
Wkrętak, jak go tu włożę, to on próbuje wyciągnąć sprężynkę. Zobaczcie, o, jest lekko namagnesowany. I teraz trzeba ułożyć ten grot sprężynki, znaczy ten trzpień, żeby, o właśnie, i tak ona w tej pozycji powinna być. I tak wygląda z boku, że wystaje. Ok, także to sobie na chwilkę odkładamy. Tu sobie zobaczmy teraz. Moduł tak wygląda, znaczy moduł w sensie elektronika, płytka PCB. Też mamy na płytce już oznaczenie 3495, jak widzicie, czyli ten nowy moduł. No i co? Zdejmujemy elektronikę z korpusu. Jest fajnie, bo ona jest dobrze stabilizowana. Zobaczcie, mamy trzy punkty. Raz, dwa i trzy tutaj. Takie plastikowe. I to daje nam jakby taką bardzo dużą dokładność w założeniu płytki, żeby się nie pomylić. Nie da się odwrotnie założyć. To uważam za duży plus, jeśli chodzi o takie właśnie potrzeby serwisowe. Tak wygląda płytka, a tak wygląda od tyłu wyświetlacz oraz te styki dolne solaru. Zaraz Wam pokażę jeszcze, gdzie są diody, tylko muszę odwrócić płytkę. O tak. No i gdzie są diody, słuchajcie. No ja to będę, jak się okaże, że dioda jest... Jedna, a to tu siedzi, słuchajcie. Tu jest dioda normalnie, ale jazz. No to powiem szczerze, że Casio się specjalnie nie popisało, bo w Kingu diody dwie były wlutowane. A tutaj dioda podświetlająca jest niestety z boku. I to jest osobny element, zobaczcie. No to niezłe jaja. Dobra, no wyciągamy, słuchajcie. No zobaczymy, może się... O, tak wygląda, słuchajcie, dioda. Zaraz wam to pokażę, bo troszeczkę wyjąłem. Na zbliżeniu, widzicie? O. To jest ten element, taki mały, taka kanapka można powiedzieć, z dwóch stron biała i po środku przezroczysta. Bardzo ważne jest teraz, aby ona się nie odwróciła. O, właśnie teraz próbuje się nam odwrócić, bo jak ją... O tak, to jest jej oryginalna pozycja. O, w ten sposób, znaczy teraz ona jest pod kątem, jak widać. Spróbuję jeszcze raz tutaj włożyć, znaczy może już nie włożyć, bo nie potrzebuję wkładać, tylko... odłożyć ją w takiej pozycji. Zobaczcie, tak wygląda dioda. W ten sposób. Takie maleństwo. I to maleństwo sobie położę tutaj, z boku. O, no, puszczaj. I niech leży. W tej dokładnie pozycji. I tak ma leżeć. A teraz się skubana jest tak. Tak jest ta widocznie, nie wiem, czy namagnesowana jest ta penseta, czy coś, że zaczyna to ciągnąć. Ok, no to co? Próbujemy się dostać do wyświetlacza. Najpierw zdejmujemy sobie tą osłonę, ten dyfuzor, bo to jest po to, ten element plastikowy z tyłu jest po to właśnie, żeby dioda podświetlająca, no podświetla ten plastik i on cały jakby sobie rozprowadza sobą światło. No po prostu taki efekt dyfuzji światła. Dobrze, mamy to. Trzymamy sobie delikatnie za to. O, jak widzimy, w tym zegarku wyświetlacz nie jest przyklejony, także on po prostu wypada, bo w poprzednim modelu wyświetlacz jest przyklejony takim jednym paskiem do rameczki. Tutaj, jak widać, nie jest to przyklejone, więc spróbujemy za chwilę przełożyć wyświetlacz i zobaczymy, co, jaki efekt nam to da. Jak widzicie, tu jest jeden pasek taki gumowy przewodzący. Odłożymy go sobie tutaj na chwilkę na bok. Tak. I wyświetlacz po obróceniu. On akurat ma tylko jeden rząd styków, więc tutaj nie da się pomylić. Tu jest ramka z datą, zatem robimy dokładnie ten sam manewr tutaj. Tu mamy ramkę z datą, mamy jeszcze folię zabezpieczającą, o czym informują nas te rysy, no bo to nie są rysy na szkle, tylko rysy na folii. I ta specjalna jest kropka zawsze tutaj czerwona, czasem jest pasek czerwony, czasem jest właśnie niebieska kropka, po to, żebyśmy nie zapomnieli... O, słuchajcie, dwie diody są. A dokładnie, to przepraszam, to była gumka przewodząca, to jest dioda, słuchajcie, ale jazz. No tak to skomplikowali, przepraszam. Czyli tutaj mamy diodkę, a to jest gumka przewodząca. Dobra, no to by się zgadzało. Teraz ta dioda faktycznie zaczyna przypominać diodę. I tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, zanim jeszcze założymy wyświetlacz, na gąbeczki, które są mało widoczne, ale są. Tu ta gąbeczka jakby nas nie interesuje, bo ona jest odpowiedzialna za tłumienie jakby tutaj drgań modułu oraz no takie łoże dla anteny. Natomiast nas interesują przy montażu wyświetlacza te dwie. Spróbuję tak pod światło pokazać. O, ta gąbeczka i ta gąbeczka. Chodzi o to, żeby się oprzeć wyświetlaczem o gąbeczki. Ja sobie pozwolę go odwrócić na chwilę, bo będzie mi wygodniej w tą stronę zakładać, bo jestem praworęczny. Wyświetlacz również odwracamy. I teraz muszę go włożyć tutaj.
O, w ten sposób. No powiem szczerze, że tutaj wymiana się troszeczkę, znaczy skomplikowała jak skomplikowała, po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, jak mi to będzie szło. Mam nadzieję, od razu mówię, że to robię pierwszy raz. Ja tego zegarka jeszcze w środku nigdy nie widziałem. I tak, opieramy go sobie tutaj jakby, można powiedzieć, szczytem. O, zaraz, może żebyśmy tutaj ostrość mieli. O, ten deseń, żeby on szczytem do gąbeczek, bo te gąbeczki mają go dopychać do drugiej ścianki. I teraz jak wszedł, to nie może być położony na gąbeczkach, tylko od tej strony musi nacierać na gąbki. Ok, także jest włożony. Możemy go teraz odwrócić do właściwej pozycji. Tu jest góra wyświetlacza, tu jest jego dół. No i co? Próbujemy się tutaj oswoić z diodą. Dioda wygląda tak, zaraz wam ją pokażę. Sekundkę. O tak. Momencik. To jest takie maleństwo, słuchajcie. A, nie widzicie tego, bo to wyszło poza kadr. Przepraszam bardzo. O. Dobra, mamy diodę. Dioda świeci tym jasnym elementem, o tym. A to jest jej tył. Czyli tu mamy przód diody, tu mamy tył diody, więc tu nie możemy nic pomylić. Także ja przepraszam tutaj za mylną informację, że to jest dioda tutaj w rogu. O, tu w tym miejscu. Nie, to jest tylko taki pasek przewodzący elektryczny, podobny dokładnie do działania jak ten. To są po prostu mnóstwo takich żyłek jakby cienkich, które przewodzą w tą stronę, od góry do dołu. Ok, teraz tą diodę mamy za zadanie ułożyć, a to nie będzie proste, w tym miejscu tymi metalicznymi stykami do góry i białą stroną w kierunku wyświetlacza. I to będzie, słuchajcie, trochę zabawy. Bo właśnie nam się odwróciła. Na szczęście tutaj, zobaczcie, jest bardzo fajne takie wyżłobienie dla tej diody. Ja spróbuję złapać ją troszeczkę w inny sposób. Ja ją złapię tak. O, i tak ją tu spróbuję po prostu położyć. O, idealnie wskoczyła, słuchajcie. Dioda jest na swoim miejscu. Więc teraz kładziemy dyfuzor. To zrobimy sobie tą pasetą. Momencik. Tu mamy dyfuzor. To, że na nim leży ten pasek stykowy, nie ma dla mnie znaczenia. No już nie leży, bo się wziął i ewakuował. A zatem to kładziemy w ten sposób. No i teraz musimy tak ustawić dyfuzor, żeby on wskoczył we wszystkie swoje gniazda oraz, co ważne, nie poruszył diody. Bo jak poruszy diodę, no to cała zabawa się... O, jest, dobra, wskoczył, tu wskoczył. Tu wskoczył, tu wskoczył i tu wskoczył. Dobrze. I dioda, jak się przyjrzymy, jest na swoim miejscu. Dobrze. Także teraz możemy obie, że tak powiem, szczoty tak zwane, czyli te paski przewodzące położyć. Tu widzimy, jakiś włosek się... To jest gumowe, dlatego do gumy się niestety kleją różne rzeczy, dlatego też zawsze przed montażem warto sobie jeszcze ją obejrzeć tak pod lampę na przykład. Czy gdzieś z której strony jakiś włos, paproszek nie wystaje, no bo to będzie... że tak powiem, przeciwdziałało dobremu przewodzeniu prądu. Ok, także oczyściłem już ten pasek i kładę go tu w jego miejscu. Teraz drugi pasek, o ten, będę musiał położyć o w tym miejscu. Zaraz go sobie tutaj wezmę. Może wezmę do tego cieńszą pensetę. No powiem szczerze, wyzwanie jest ciekawe. No i pomimo, że jakby tutaj jakby mechanicznie to LCD będzie pasował bez problemu, to cały czas jestem pełen obaw, czy ono ruszy elektrycznie, czyli czy styki są w tych samych miejscach, czy będzie się wszystko prawidłowo wyświetlało i tak dalej. To mnie jakby tutaj najbardziej martwi. Ok. Mamy płytkę. Tu mamy styki od solaru. One są, zobaczcie, te dwa pola w tym miejscu. Tak, o, tu jest jakby szczota do, a czy przepraszam, pasek styków do tego paska przewodzącego, a tutaj w tym miejscu są po prostu styki pod diody, takie zwykłe pola jak do sprężynek różnych, tak jak właśnie takie te sprężynki, to te też mogą być teoretycznie sprężynki, ale jest taki pasek przewodzący, także co, kładziemy, najwygodniej jest to zrobić pensetą z tego względu, żeby tutaj ten biały element, który jest za dyfuzorem, się nie oderwał, bo on nie jest przyklejony, on jest tylko tak, się chyba trzyma na elektrostatyce. Takie mam wrażenie. I teraz trzeba trafić wszystkimi tymi elementami trzema plastikowymi w te takie szczelinki, takie wyżłobienia w płytce. Na szczęście jest to wszystko bardzo dokładnie wykonane, co mnie bardzo cieszy z punktu widzenia montażu. O,
I to wszystko trzeba o tak położyć. Jak już to wszystko ładnie leży, upewniam się, czy jest ten stycznik. Zaraz tutaj, zobaczcie. Tu widzimy między, w szczelinie, tutaj jest ten stycznik, taki ten pasek. Także wszystko jest w porządku. Jak to docisnę, bo to działa na zasadzie ściśnięcia. Jeżeli to jest dociśnięte, to będzie dobrze działać. I teraz już ostatni fragment składania modułu. To jest właśnie dlatego, wspominałem, że jak otwieramy moduł, to trzeba go trzymać w pionie. No to mi się nie udało, bo ten górny, jako że moduł jest zupełnie nowy, to te górne plastikowe zaczepy niestety trzymały dość dobrze i nie chcąc ich urwać, chciałem zrobić to możliwie jak najdelikatniej, jak najprecyzyjniej. Ok, teraz spróbuję to właśnie w pionie złożyć. Nie wiem, czy wszystko będziecie widzieli, bo ja teraz muszę patrzeć przede wszystkim na to, co robię, a nie na wyświetlacz. Momencik. O tak. I najważniejsze to jest zamknięcie pierwszego zatrzasku tego po tej stronie, gdzie jest ten malutki właśnie pasek stykowy do diody, bo jak stamtąd tam pasek wypadnie, no to cała robota, że tak powiem, idzie się kochać. Ok. I tak delikatnie zatrzaskujemy tutaj wszystkie zatrzaski. No to co, wielka chwila. Patrzymy, co się dzieje na LCD. A na LCD nie dzieje się, słuchajcie, nic. Zatem pierwsze, co robimy, reset. Reset modułu odbywa się w sposób następujący. Już wam pokazuję, wezmę tylko właściwą pensetę, tą zagiętą. Punkt AC, zresztą to jest, zobaczcie, to jest dokładnie to opisane. Tu start watch, aby wystartować zegar, perform AC, czyli all clear, then shed the light onto glass for a while. Ok, już wiadomo, o co chodzi. To działa tak samo, jak słuchajcie, jak w range menu, czyli aby wystartować zegar po wymianie na przykład akumulatora, czy na przykład rozłożeniu i złożeniu, najpierw należy zewrzeć AC z masą. AC to jest ten punkt, zobaczcie, w tym miejscu jest napisane AC i ta strzałeczka do tego pola. I to należy zewrzeć z masą. Masa to jest w tym miejscu, czyli jest to de facto cała ta blaszka tutaj okalająca zegarek. Jest to po prostu minus całego układu, czyli masa. Zrobimy to, najwygodniej robi się to w ten sposób, że wkładam pensetę w ten otwór, przytrzymuję i dociskam do tej blaszki bocznej, bo jako że pręży, to na pewno będzie dobry styk. Przepraszam za brak ostrości, bo mi na palce łapie, a nie na układ. No niestety. O, teraz lepiej to widać. I teraz coś, jeszcze się nic nie wydarzyło. Bo następny krok tutaj, zobaczcie, jest to opisane i to dobrze, że to napisali, bo powiem szczerze, bo w poprzednim module tak nie jest. W poprzednim od razu zaczyna działać. A tutaj jest najpierw shed light onto glass for a while, czyli musisz, że tak powiem, wystawić zegarek na działanie światła na chwilę. A wystawić zegarek na działanie światła to nie chodzi o ten moduł, ponieważ on nie wie, że ma światło, bo trzeba jeszcze, że tak powiem, te styki zetknąć z panelem. I tutaj do tego już będzie nam potrzebna koperta. Kopertę sobie kładziemy i wkładamy po prostu na chwilę w nią moduł. I zobaczymy, czy zegarek ruszy, czy też nie. Czy w ogóle wyświetlacz pasuje do tego modelu, czy nie. W tym zegarku ważne jest, aby wkładając moduł, wszystkie cztery blaszki, to najlepiej będzie ostrą pensetą zrobić, albo czymś innym ostrym, lekko naprężyć po to, żeby one nie opierały się od góry o trzpienie przycisków, tylko żeby wskoczyły na miejsce, żeby to trzpienie przycisków opierały się o blaszki. Także ja teraz dla wszystkich czterech wykonam taki ruch naginający. No, bo tutaj się tutaj to opiera, słuchajcie. I nie chcę współpracować, dlatego... O, tu już mi wskoczyło. I to musi wskoczyć w każdej pozycji. Zaraz zobaczymy. To tak, że tak powiem, idzie po kolei. No, tu nie chcę. Tu nie chcę. Dobra, to na razie nie będziemy się z tym męczyć. Ważne, żeby styki... A, bo ja, dobra, już widzę, co chodzi. Ja go troszeczkę krzywo, słuchajcie. O, teraz jest ok, dobra. Ja go troszeczkę krzywo włożyłem i dlatego. To jeszcze raz może go wyjmę, żeby się upewnić, że sprężyki się nie wygięły. Widzicie, to są takie detale. O, przepraszam. Dobra, także jeszcze się nie... Znaczy, on się może i zetknął, tylko że nie miał światła, no bo panel solarny jest, że tak powiem, twarzą do dołu. Także jeszcze raz sobie tutaj go włożymy. Tym razem musimy więcej precyzji zastosować. Dopiero jak się upewnię, że moduł działa i wszystko działa ok, to wtedy zdejmę folię z wyświetlacza zabezpieczającą. Ok, to jeszcze raz.
Tak. I tak. No i zobaczcie, o, ta sprężynka znowu wskakuje, tak. Ta nie chce wskoczyć. O. No i próbujemy moduł jeszcze tak ustawić, żeby był po środku. Ok, teraz tą stronę troszeczkę trzeba o tak obrócić. O, słuchajcie, jak na złość nie chce wskoczyć na swoje miejsce. No i będziemy się zaraz go pytać, o co mu chodzi. Jeszcze troszeczkę, teraz trzeba lekko w drugą stronę. O, teraz wskoczył, słuchajcie. Dobra, powinno być ok. To znaczy, w sensie ja go tylko włożyłem, a czy będzie ok, to się zaraz okaże. Odwracamy. No i jak widzimy, kicha, ale jeszcze raz go zresetuję. Zobaczymy, może to pomoże. AC. I na 2 sekundy trzeba zewrzeć. No i słuchajcie, niestety, o ile w Kingu działało, o tyle w modelu GWM5060U nie działa wyświetlacz starego typu. A ból jest taki, że do nowych modeli nie ma wyświetlacza osobno, są tylko całe moduły, więc no niestety tutaj, jak widzicie, nie jest dobrze. Ale ja teraz, że tak powiem, przejdę na chwilę offline i spróbuję jeszcze raz rozebrać moduł, to już nie będę, wiadomo, marnował waszego czasu, tylko po prostu rozbiorę go sobie samemu i powrócę do was, jak już będzie złożony po raz, że tak powiem, jeszcze raz na... bo chcę zobaczyć, może coś źle złożyłem, także do zobaczenia niebawem. No pozwólcie, rozebrałem cały moduł, jeszcze raz, odwróciłem ten pasek stykowy, na wszelki wypadek, może gdzieś coś nie stykało. No i efekt, słuchajcie, jest dokładnie identyczny. Także, no już oficjalnie chyba mogę powiedzieć, że wyświetlacz od GWM5610, czyli od modułu 3159, nie jest kompatybilny z modułem 3495, czyli z modelem GWM5610U. Zatem, no już tutaj kto ma ochotę, może przestać oglądać, bo już nic się ciekawego nie wydarzy. Chociaż mam nadzieję, że nic nie wydarzy. Bo teraz zajmiemy się przywróceniem zegarka do stanu fabrycznego, czyli założymy z powrotem wyświetlacz negatywowy. Oryginalny z tego modelu. Także jeszcze raz dobieramy się do modułu. Wyciągamy go z koperty z powrotem. Bardzo dużo precyzji, powiem szczerze, wymaga, jako że jest nowiutki moduł i nowiutka koperta, włożenie go tak, żeby on tam wskoczył, bo trochę się trzeba było nagimnastykować z tego względu, że tu są takie wyżłobienia w module, o, w tym miejscu i w tym miejscu, i o, że dokładnie to, przepraszam, i o, to i to, i tam są takie wypustki w kopercie i to do bardzo dokładnie musi trafić, pół milimetra w jedną czy w drugą i już nie chce się, że tak powiem, zatrzasnąć. Także jeszcze raz rozparcelowujemy cały zegar. No i co? I zobaczymy, czy uda nam się go normalnie złożyć na module, przepraszam, na wyświetlaczu oryginalnym. No, powiem szczerze, bardzo żałuję, że się okazało, że się niestety nie da. To jest, powiem szczerze, trochę disappointing, on tak. Gdyż myślałem, że się jednak, znaczy miałem taką cichą nadzieję, może nie to myślałem, co miałem cichą nadzieję, że się uda, a tu jednak niestety nie. Także przykro mi bardzo. Nie mam dobrych wieści dla tych, którzy kupili GWM5060U myślnik 1B i nie są zadowoleni z czytelności wyświetlacza. Znaczy jest oczywiście opcja, żeby to mimo wszystko naprawić, czyli wyświetlacz po prostu, sam wyświetlacz przerobić, ale pozostawić go oryginalnym, czyli zmienić folię polaryzacyjną i uczynić wyświetlacz po prostu z negatywowego pozytywowym. Ja niestety tego nie potrafię robić, ale jak ktoś ma ochotę taką czynność wykonać, to pewnie pomoże w tym Silesia G Custom. Na Facebooku można ich znaleźć, skontaktować się i zapytać, ile taka usługa kosztuje i myślę, że tam panowie że tak powiem, Silesia G Custom będą w stanie pomóc. Natomiast ja niestety tutaj
w zmianie folii polaryzacyjnej nie mam doświadczenia, więc się takich rzeczy po prostu nie jestem w stanie podjąć. Znaczy pewnie bym się nauczył, tylko no niestety nie mam za bardzo czasu tutaj eksperymentować, a nie chciałbym czegoś zniszczyć, jakiegoś czyjegoś zegarka, czy swojego nawet, więc wolę się tego nie podejmować. Są od tego goście, którzy robią to perfekt i robią to bardzo, bardzo fajne ogólnie modyfikacje, także polecam wejść sobie na Facebooka Silesia G-Custom i popatrzeć, co tutaj panowie mają do zaoferowania, a mają sporo. Ok, także wyciągamy wyświetlacz. Zobaczymy, czy bez wyrzucenia diody uda mi się założyć nowy wyświetlacz. Tutaj ramka powinna być tu na górze. Jest tu na górze, zgadza się, dobrze. Także bierzemy wyświetlacz oryginalny. O, tu go mam. Potem się go z kurzu przetrze, jak już go założę. I tak samo instalujemy go w taki sposób, aby... A, przepraszam, już wszystko odwrócił. Zapomniałem, że te gąbki są po drugiej stronie niż w Kingu. O, tak, znowu. No i co? Frontem do gąbeczek. Tak. O, ten jest... Nie wskoczył, nie wskoczył. Jeszcze raz. O, teraz będzie dobrze. Tak. I tak. No dobra, podrzuciło nam diodę, także musimy diodę jeszcze raz osadzić. Przepraszam, to wszystko tak miga, ale niestety czułość tutaj chyba tego obiektywu niestety daje takie, a nie inne efekty. Spróbujemy tak ją tutaj wrzucić białym elementem do wyświetlacza, ciemnym, takim kremowym do koperty. Ok, dioda siedzi na miejscu. To co? Tu jakiś poproszek nam się mały pojawił. Wy tego akurat nie widzicie, mi się pod kątem tutaj ten odbija, więc spróbuję go, jest usunięty. Tu jeszcze coś jest. Znaczy te poproszki po tej stronie nic nie zmieniają, bo wiadomo, zegarek jest tutaj, to jest jakby druga strona lusterka, natomiast no wiadomo, że źle wygląda, jak są jakieś poprochy. Sekundeczkę, ja sobie tutaj to poza kadrem na chwilę ogarnę. Ok, wygląda na to, że jest ok. Także możemy bawić się dalej. Teraz dyfuzor. To, że jego przenoszę z tym paskiem, nie ma znaczenia. No, teraz już dopiero co, znowu coś widzę. No niestety, to nie jest komora bezpyłowa. Dobra. O, idealnie się go nawet udało położyć razem tutaj z tym paskiem stykowym. No i co? Pasek teraz ten stykowy wkładziemy na miejsce. Trzeba zadbać, żeby on tu wskoczył. O, jest, siedzi. No i co? Przykrywamy go płytką. Płytkę sobie odwracamy. No i próbujemy ją tutaj założyć w te trzpienie. Powiem szczerze, bardzo precyzyjnie ta płytka wchodzi. No, po prostu minimalne wyłączenie, no po prostu się już blokuje te trzpienie, bo tak dokładnie jest to wszystko wykonane. Powiem szczerze, bardzo mi się podoba. Aczkolwiek nie jest turbo wygodne w pracy. Okej, okay, to co? Teraz zakładamy. Nie mogę tego położyć na górę, bo wyleci ta sprężynka tutaj od dźwięku, a nie chciałbym, żeby wyleciała. Stąd tą rzucę. No i spróbuję to wszystko zmontować, aby się jeszcze nie rozleciało gdzieś tam po drodze. Tak. I tak w miarę w pionie spróbujemy sobie to spiąć. O, w ten deseń. I tak. Jest. O, wskoczył, dobrze. No i dalej już powinno pójść w miarę.
jest. I ostatni tutaj. Aha, tutaj czasem jest tak, że odwróci, nieco odwróci się i tutaj ten, jakby to jest takie trzpienie, on nie zawsze wskakuje na miejsce, więc trzeba sobie czasami troszeczkę, o, mu pomóc. I teraz już wskoczył. No więc jak on już wskoczył, to to też bez problemu wskoczy. Jest, dobra, mamy to. Jest cały moduł zamknięty, zgodnie z przewidywaniami. O, słuchajcie, na zbliżeniu to tak ten papruch widać, ja go tak normalnie to prawie w ogóle nie widzę. Dobra, okej, nie ma poprocha. Zniknął. No to co, teraz jeszcze raz. Koperta, a przepraszam, moduł do koperty. Sprawdźmy jeszcze kopertę, czy nie. O właśnie, na kopercie się jakiś paproszek pojawił, więc też trzeba go usunąć. To nie będzie jakiś ultra prosty, znaczy będzie. Miejmy nadzieję, że to będzie proste. Zaraz zobaczę, czy to nie jest z tej strony. Nasz, zaraz. Nie, to jest z tej strony. Muszę to zrobić pod światło. Ok, jest już czyściutko. Francja elegancja, także możemy składać. No i teraz trzeba bardzo precyzyjnie ten moduł włożyć, żeby on wskoczył skubaniec na miejsce, bo on tak nie za chętnie tutaj wskakuje. Teraz mam go już chyba całego włożonego. Patrzymy, czy wszystkie przyciski wskoczyły, czy jeszcze coś pręży. Nie, wszystko wskoczyło. No i to co, uruchamiamy? Uruchamiamy. Dobra, dawaj światło. No dobra, no to potwierdza niestety, że zdecydowanie stary wyświetlacz nie pasuje do nowego modułu, co no niestety martwi, bo nie daje to możliwości łatwego upgrade'u zegarka do negatywnego do pozytywu. Jeszcze oczywiście dla formalności trzeba zresetować moduł. Czyli sobie na 2 sekundy zwieramy. I powinna być równo 12.00 po zwarciu. Dokładnie tak. No nic, no smutno trochę, ale trzeba złożyć zegarek z powrotem i odesłać także do właściciela. No trudno, nie udało się. Nie poradzimy nic. Po prostu brak kompatybilności. Ok, teraz tą podkładeczkę tutaj taką dystansową kładziemy sobie na moduł w ten sposób. Tutaj ta sprężynka musi wyjść przez ten otwór. Możecie zadać pytanie, do czego są dwie dziurki, prawda? Skoro tu jest dziurka, a pod spodem, zobaczcie, tu nie ma nic. A to dlatego, że ta podkładka również służy na przykład do modeli, które nie mają solara i one wtedy mają zupełnie inny rozkład tutaj, rozkład sprężynek i tak dalej. Inaczej w innym miejscu jest też komora baterii zamiast akumulatora, natomiast wtedy sprężynka dźwięku wypada tutaj. To z tego wynika. Dobra, to co? Wyświetlacz już, że tak powiem, stary możemy schować do torebki. Sobie go tutaj, o, z powrotem niech siedzi. O, na miejsce. Dawaj, skakuj. Jest, dobra. Zawijamy i odkładamy na lepsze czasy. Może ktoś kiedyś będzie chciał coś wymienić. Może ja w jakimś ze swoich zegarków, będę chciał wymienić też na niebieski wyświetlacz. Zobaczymy, na razie. Odkładamy ad acta. Ok. Mieliśmy jeszcze zrobić, znaczy przesmarować uszczelkę, bo ona taka trochę suchawa była.
Także, żeby mieć pewność, że zegarek będzie szczelny, warto tą uszczelkę przesmarować taką oliwką do uszczelek. Już na chwilkę sobie odłożymy tą moduł. Teraz bierzemy oliwkę. A konkretnie jej dekielek, bo w dekielku tak jakby będziemy ją taplać w oliwie. Nie, bo nie trzeba, że tak powiem, w oleju jej tutaj mościć, tylko właśnie w dekielku. Dekielek jest z gąbki, jest nasączony tą oliwą i tu właśnie ta ilość, która jest w dekielku, jest idealna do nawilżenia uszczelki. Także tutaj do nawilżenia i tak jakby do dociśnięcia do dekielka używam takiej okrągłej pensety, po to, żeby jej nie porysować, żeby nie miała żadnych zadziorów po tej całej operacji. Okej. Okay. Teraz druga strona, bo zawsze trzeba dwie strony nawilżyć, bo ona się jakby nawilża stronami. Jeszcze raz odwrócimy. No i jest bardzo ładnie nawilżona, zobaczcie. Także ją tak lekko pod kątem sobie położę, żeby było wygodnie ją kłaść teraz na module. No i co? Zresztą łoże widzimy, że jest takie półsuche, półmokre, prawda? To znaczy to miejsce, gdzie tą szczelkę za chwilkę będziemy kładli. No i teraz ważne jest, aby tą uszczelkę ułożyć tak w miarę po środku, żeby wtedy ona wymiarem będzie dobrze pasowała do tego oto gniazda, takiego wyżłobienia na tą uszczelkę. No dobrze, mamy to. Uszczelka elegancko jest położona. Zobaczmy, po samym wodzie jest nawilżona, więc jest wszystko w porządku. Także można przystępować do dalszych prac, czyli do zamknięcia koperty, skręcenia zegarka, założenia paska, no i ustawienia na koniec już tylko, także dobra. Więc tak, najpierw trzeba wyczyścić dokładnie pensetę, bo przecież ona była tłusta, teraz ma być sucha, no bo będziemy kładli dekielek. No i jeszcze zmienimy sobie grot w krętaku z powrotem na PH00, bo będziemy teraz go skręcać. Okej. Okay. Także góra zegarka jest tutaj, gdzie jest takie wyżłobienie na, może nie antenę, tylko na, o tu jeszcze jakiś paproszek nam się przydarzył, także spróbujemy go usunąć. Chyba już zniknął, czy nie zniknął? Wy to lepiej widzicie, bo wy widzicie na dużym zbliżeniu, a ja nie. W oczach nie mam aż takiego zbliżenia, więc muszę polegać na swoim wzroku. Okej. Okay. Tu jest góra. Tu w starszych modelach tutaj była taki tak zwany magnetic sheet, czyli coś, co prawdopodobnie wzmacniało sygnał, który trafiał do anteny. W nowszych modelach tego nie ma. Zobaczcie, na dekielku nie jest to nic przyklejone, ale też jest, zobaczcie, takie wyżłobienie w tym kształcie. I tutaj jakby po to jest to właśnie, powiedziałbym, wyżłobienie w uszczelce, że tu był przyklejany taki metaliczny, no, magnetic sheet. Tak się to dokładnie nazywało, więc tak tym to jest. Ale w nowych modelach z jakiegoś względu już przestali tego używać. Być może po prostu nie było to potrzebne, albo nie miało to znaczenia, a w jakiś sposób obniżyło koszt produkcji i prostotę składania zegarka. Tu jeszcze tutaj mieliśmy paprocha, więc też go usunąłem, jakiś włosek. Dobra, wygląda, że jest wszystko ok, także możemy przystępować do kładzenia dekielka. Przy kładzeniu dekielka w tym modelu trzeba bardzo zwrócić uwagę, żeby on dokładnie wszedł pomiędzy to takie, zobaczcie, ten element i ten oto tutaj element, bo jak on tam nie wejdzie, to przesuniemy uszczelkę i potem zegar może być nieszczelny, także po skręceniu. Ale wiadomo, tego już jak położymy, to nie widać, więc trzeba na tyle dokładnie to położyć, o, żeby on wskoczył, o, siedzi. I teraz zobaczcie, dekielek się jakby tutaj już porusza na uszczelce, tylko w ramach tego jakby tych granic, można powiedzieć, więc jest ok. Nie zeskoczył, nie przesunął się. Także teraz po przekątnej kładziemy sobie wkręty. Ja cały czas teraz trzymam dekiel po to, żeby ono, bo wiadomo, pręży, sprężynki go wypychają. No i teraz skręcamy to w taki sposób, może na tym wkręcie pokażę, że najpierw do tyłu czekamy, o właśnie, wskoczył teraz ładnie w swój gwint i dopiero dokręcamy. Tak prawie na maksimum. Tam dosłownie pół obrotu trzeba zostawić. I to samo tutaj. Najpierw do tyłu wskoczył w swój własny gwint i dopiero skręcamy. Chodzi o to, żeby nie od razu zacząć skręcać, ponieważ jak on nie wskoczy w gwint, a zaczniemy skręcać i złapie coś,
co nie jest jego własnym gwintem, no to niestety, ale zerwie oryginalny gwint, utworzy nowy, ten nowy już nie będzie taki dobry, no bo nie będzie tak dobrze trzymał z tego względu, że będzie już w uszkodzonym gwincie, no i koperta będzie do wyrzucenia, albo przynajmniej do naprawy gniazd. A to nie są proste sprawy i nie zawsze już nie będzie miał takiej wytrzymałości jak oryginalnie. No to co, dwie kolejne. O, teraz. Od razu mówię, że to jest, dlatego mówię, na to nie śruba wkręty, że jak mamy nową kopertę, to ta nowa koperta w ogóle nie ma gwintu w otworach. I dopiero te wkręty nacinają ten gwint. Dlatego też jak już one nacięły, to bo to fabryka, wiadomo, wkręca. Prawdopodobnie jakaś maszyna tu wkręca, wątpię, żeby tu wkręcał ręcznie człowiek. To należy właśnie już, gdy rozbieramy zegarek, wymienimy baterię, czy akumulator, czy z innego powodu, tak jak ja teraz chcąc wymienić LCD, zawsze wkręcamy się na oryginalne gwinty, czyli zawsze to cofnięcie jest bardzo ważne, bo w innym przypadku będzie. Teraz sobie oglądamy, czy gdzieś nie ma jakichś paprochów. To jest chyba z zewnątrz, z tego co widzę, tu przy 12. Tak. Okej. Okay. Słuchajcie, na tym zbliżeniu to tak widać wszystko, a na żywo to prawie nic. No dobra, wygląda na to, że jest git. Tutaj. Tak, przesunął się, czyli jest ok, jest z zewnątrz. Dobra, przesuwa się. Nie no, papruszków nie da się uniknąć, ale staramy się, żeby ich nie było wewnątrz. Okej, okay, dobra. Także mamy złożony zegarek. To już formalnością będzie tylko założenie paska. Aczkolwiek tu też trzeba zastosować dość sporo precyzji, gdyż nie chcemy, zwłaszcza w nowym zegarku, porysować koperty. Ja zawsze zaczynam od paska krótszego, czyli tego, który jest na godzinie 12 w tym miejscu. A upewnijmy się, że jeszcze zegarek jest założony prawidłowo do kielek. Tu jest góra i tu jest góra. Zgadza się wszystko. Ok, także teraz tak. Bierzemy pasek i bierzemy teleskop. Mamy pasek. Mamy teleskop. Wsuwamy go tylko kawałeczek. O, tak tyle. I teraz tym teleskopem ja staram się wmanewrować się tutaj w dziurę. A spróbuję tak, żeby światło oświetliło, ale to chyba nie się nie da. Tutaj mamy dziurkę, nie wiem, czy to widać. Niestety telefon łapie światło na jasny element, nie na ciemny. Ale taka sama dziurka jest oczywiście po przeciwnej stronie, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Teraz ja robię to w ten sposób, że tym teleskopem trafiam właśnie w ten otwór. Jak już on trafi, zjeżdżam paskiem tak, aby pasek tutaj tym elementem z kolei wskoczył już. I tu się prawie że oparł, ale ja nie opieram się. Podnoszę tak i trzymając lekko palcem w ten sposób, tak żeby po prostu ściskając teleskop, nie rysował on koperty. O, w ten des. I teraz puszczam, wskoczył, siedzi i nie ma śladu na kopercie. No i to samo spróbujemy powtórzyć z drugiej strony. Widzicie, to bardzo fajnie się robi, jak się nie nagrywa. Ale jak ja patrzę trochę na wyświetlacz, żeby widzieć, czy ja nie wychodzę z kadru i trochę na zegarek, to ani film nie wyjdzie fajnie, ani ja tego mogę nie złożyć precyzyjnie. No ale niestety taka uroda, jak się samemu filmuje i próbuje się jeszcze to jakoś wszystko zgrać, żeby dla was to ciekawie wyglądało. Okej, okay. Podnoszę na palcu i próbuję wykonać ten sam manewr. Zobaczymy, czy się uda. Okej. Okay. Jest, siedzi. Znaczy jeszcze nie wskoczył, ale ważne, że się nie zarysował. To jest dla mnie istotne. O, i wskoczył. I siedzi wszystko elegancko. Koperta, no może jakąś tam delikatną ryskę ma, ale to naprawdę coś delikatnego. Bo to na pewno nie jest takie wyżłobienie tutaj. Nawet nie wiem, czy to nie jest przypadkiem po fabryce. O, zresztą już prawie tego chyba nie widać. Jest jakiś mały ślad, ale to może ostrość źle łapie. O, teraz coś tam delikatnie zostało, ale to bardzo delikatnie. To nie jest takie zarysowanie od teleskopu. Okej, okay. Jest okej, okay, słuchajcie. Dobrze, no zegarek jest złożony. No przykro mi bardzo, że się nie udało. Miałem, no nie ukrywam, dużą nadzieję, że się uda. No ale co, nie przeskoczymy. Także słuchajcie, pardon, przepraszam bardzo, ale się
wysypał statyw. Także bardzo mi przykro, że nie udało się tutaj zrealizować założonego planu. No nie przeskoczymy, nie wszystko się udaje. Także no, trzeba potraktować ten film jako ciekawostkę i iść dalej, że tak powiem, co tu zrobić. Także no niestety oficjalnie mogę wam powiedzieć, że nie da się przełożyć wyświetlacza z GWM5610 do GWM5610U. To są inne układy z innym rozkładem styków na widocznie na tych polach stykowych, no i niestety po prostu wyświetlacz nie działa. Słuchajcie, jeżeli film wam się podobał, pomimo że tego, że nie zakończył się sukcesem, bardzo będę wdzięczny za pozostawienie łapki w górę. Zapraszam również do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam również do kontaktu mailowego na tomg80@wp.pl, jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, na przykład jeżeli chcielibyście mojej pomocy w właśnie wymienie takiego wyświetlacza, tylko no nie w tym zegarku, tylko na przykład w Kingu czy w Romku, bo w tych zegarkach najczęściej te wyświetlacze są wymieniane, to zapraszam do kontaktu mailowego. No i oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach, którą pozostawiam do waszej dyspozycji, czy które to komentarze pozostawiam do waszej dyspozycji, gdyż ja już niestety z braku czasu nie biorę udziału w tych dyskusjach, także no, jak coś ktoś do mnie ma jakby osobiście, no to prośba o kontakt mailowy i w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.